Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, którzy zdecydowali się wziąć udział w prezentacji mojego wykładu na temat program MatCat to nie tylko matematyka. Na początku pozwólcie, że się przedstawię. Nazywam się Piotr Jankowski. Pracuję w Uniwersytecie Morskim na Wydziale Elektrycznym na stanowisku profesora Uniwersytetu Morskiego. Jednocześnie pełnię funkcję dziekana do spraw studentów, a więc jest to funkcja nauczyciela akademickiego, z którym najczęściej mielibyście do czynienia, jeżeli staniecie się studentami naszego wydziału, na co głęboko liczymy. Program MatCat. Jest to program, jak sama nazwa wskazuje, matematyczny, a więc program pozwalający na rozwiązywanie wszelkich problemów z użyciem funkcji, równań, procedur znanych nam w matematyce. Jednak program ten oczywiście może być zaimplementowany w różnych innych dyscyplinach, ponieważ jak wiadomo, nauki techniczne i wszelkie fizyka zjawisk w tych naukach technicznych jest opisywana językiem matematyki. Ponadto mam nadzieję, że program ten Was może zainteresować również w ramach Waszej edukacji szkolnej, ponieważ uważam, że może on naprawdę ułatwić uczenie się matematyki i może być dla Was przydatny przed maturą. Przejdźmy zatem już do tego programu. Uważam, że program MatCat można nazwać programem przyjaznym. Dlaczego? Dlatego, że syntaktyka znaków w MatCadzie jest prawie identyczna jak zapis, jaki znacie z matematyki. Oczywiście są pewne drobne szczegóły, na które trzeba zwrócić uwagę i będę o nich mówił. Sam program po otwarciu jest wyposażony w szereg palet, z których można generować, można otwierać dodatkowe ikony i dzięki tym ikonom możecie wykonywać pewne podstawowe działania, nie znając skrótów klawiszowych, które można poznać. Jeżeli najedziecie na jakąkolwiek ikonę, to on podpowiada, że na przykład ten znak można zastosować, naciskając Shift dwukropek. Nomen omen, ten znak, jak tutaj jest to podświetlone, oznacza definicję, my go w języku polskim również nazywamy znakiem staje się. Służy on po prostu do definicji wszelkich stałych wyrażeń, równań itd., itd. Dobrze, powiedzmy, że chcemy wpisać jakieś wyrażenie. Zacznę od nazwy. Nazwa może być w MatCadzie dowolna, byleby nie zaczynała się od cyfry lub znaku specjalnego. I teraz użyjemy ikony staje się, no i wpiszmy jakieś wyrażenie. Powiedzmy, że chcę wpisać x do kwadratu. Mogę skorzystać tutaj z ikony x kwadrat lub x do potęgi i chcę pomnożyć to wyrażenie, ten x kwadrat razy funkcję na przykład sinus x. Tą funkcję mogę wygenerować używając ikony sinus, ale MatCat pozwala mi napisanie funkcji z użyciem klawiatury, pod warunkiem, że znam taką nazwę matematyczną, jaką stosuje MatCat. Na przypadku sinusa chyba nie ma wątpliwości, ale już w przypadku logarytmu wiadomo, że w literaturze gdzieniegdzie logarytm dziesiętny może być zapisany w postaci LG, natomiast MatCat stosuje zapis log i ja, gdybym używał klawiatury, to muszę użyć tej nazwy matkadowskiej. Drugą różnicą, na którą trzeba zwrócić uwagę pomiędzy MatCadem a zapisem matematycznym, to jest fakt, iż funkcje muszą mieć argument w nawiasie. Gdybym ja chciał teraz pomnożyć moje wyrażenie x kwadrat przez sinus, to po pierwsze zwracam uwagę, że w trakcie pisania tego wyrażenia czerwony kursor zmienił się w momencie, kiedy jestem w jakimś regionie, gdzie piszę wyrażenie, na taki kursor niebieski, w
kształcie litery L bądź L odwrócone. I teraz, jeżeli bym chciał pomnożyć moje wyrażenie przez funkcję sinus, mogę ją tu nawet uruchomić, to zauważcie, że on będzie to działanie wykonywał w potędze. A zatem, jeżeli ja chciałbym, żeby x kwadrat było zapisane przez funkcję sinus, no to albo muszę zastosować nawias, albo mogę wykorzystać mój kursor jako tak zwany nawias domyślny. Mianowicie wystarczy, że kliknę spację i obejmę całe wyrażenie x kwadrat i to wystarczy do tego, abym mógł pomnożyć to moje wyrażenie przez, no to może funkcję sinus. Zauważcie, że po kliknięciu ikony sinus on od razu każe mi ten argument wpisać w nawiasie. Napisanie sinus x bez nawiasów, co mógłbym zrobić z klawiatury, spowoduje, że on będzie uważał, że ja sobie tutaj wymyśliłem jakąś nową nazwę, nie będzie rozumiał program, że jest to wbudowana funkcja sinusa x. Dobrze, następnie obejmijmy to wyrażenie, możemy użyć znaku dzielenia, pojawi się nam mianownik, no i powiedzmy, że wpiszmy sobie następne wyrażenie, na przykład cosinus x, który chcę podnieść do kwadratu, mogę to zrobić, do którego chcę dodać jedynkę, mogę to dalej objąć moim nawiasem domyślnym i pomnożyć, zauważcie, że sam matkat wprowadził nawiasy, no powiedzmy, że teraz użyję nawiasu z klawiatury x do kwadratu, spacja, dodać 1 i zamykamy nawias. No i wpisaliśmy pewne wyrażenie. Jeżeli poza tym regionem, który teraz jest tu widoczny, kliknę kursor myszką, to matkat tutaj podświetli jeden z tych argumentów i jeżeli ja kliknę w ten argument, to on mi podpowiada pewnym komunikatem, jaki błąd popełniliśmy, ponieważ trzeba założyć, że w każdym momencie, jeżeli matkat podświetli jakąś wielkość na czerwono, to znaczy, że czegoś nie dopełniliśmy, gdzieś popełniliśmy błąd. Otóż on podpowiada, że ta zmiana jest niezdefiniowana. No i oczywiście matkat chciałby tą stałą D wyznaczyć. Mógłbym to zrobić, każąc mu wyliczyć, używając znaku równa się, ale ten znak równa się oznacza oblicz, ale on w tym momencie nie wylicza tego, tylko proponuje mi zdefiniowanie ponowne D. Dlaczego? No dlatego, że on wyliczy dopiero wówczas to wyrażenie, jeżeli będzie znał argument. No, ja ten argument mogę wpisać, mogę zdefiniować i wtedy czerwone podświetlenie znika, mogę wyliczyć moją wartość. Ale zauważcie, że jeżeli przesunę ten argument poniżej, to sytuacja się powtórzy. Co to oznacza? My często matkat, program matkat nazywamy językiem proceduralnym, czyli wszystko to, co wpisujemy, traktujemy jako program do wykonania. I on wykonuje go mniej więcej tak samo, jak w językach może wam znanych, wysokiego poziomu, gdzie program jest pisany wiersz po wierszu i wykonywane są poszczególne wiersze czytane od lewej do prawej. Czyli jeżeli ja umieszczę x równe 4, x staje się 4, po lewej stronie tego wyrażenia lub powyżej, to oczywiście on zrozumie, że ma zdefiniowany argument x. Natomiast jeżeli umieszczę go poniżej, no to wtedy świetnie na czerwono i nie będzie chciał wyliczyć tej wielkości. Taką definicję nazywam definicją lokalną. Istnieje pojęcie definicji globalnej, czyli takiej, gdzie będzie to rozumiane w całym zakresie programu, ale ponieważ ta definicja lokalna jest najczęściej stosowana, więc zostańmy przy niej. Ponadto oczywiście ja mógłbym zdefiniować tutaj ten wzór nie w postaci definicji stałej, a definicji funkcji. Wystarczy, że D będzie od argumentu X. Wtedy on nie podświetla nic na czerwono, natomiast jak sobie tutaj będę wstawiał dowolną liczbę, to dla dowolnej liczby możemy wyliczyć wartość. Dobrze. Wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy rozwiązać równanie.
Na przykład równanie, które mógłbym zapisać w następujący sposób. Na przykład log x. No, podejrzewam, że patrząc na to równanie, stwierdzilibyście, że chyba jest to bardzo trudne równanie, a ja podpowiem, że to równanie prawdopodobnie nie ma rozwiązania analitycznego. Nie da się wyliczyć x z takiego równania. Większość równań, które wyście w szkole rozwiązywali, to były proste równania, które mają rozwiązania analityczne. Ale pierwsze z brzegu wymyślone równanie najczęściej takiego rozwiązania analitycznego nie ma. Oczywiście można byłoby wam w szkole pokazać metodę rozwiązania, na przykład graficzną. To polega na tym, że ja mogę narysować obie te funkcje, do tego wykorzystam paletę wykresów. I wystarczy teraz, że wpiszemy tutaj argument. Tu wpiszemy nazwę obu funkcji. No i zobaczymy jakiś wykres, a właściwie dwa wykresy, które się przecinają. No i jak mam nadzieję, znacie interpretację rozwiązania układu równań, graficzną interpretację, która mówi, że rozwiązaniem układu równań jest punkt bądź punkty przecięcia się krzywych reprezentujących to równanie. Oczywiście mógłbym na przykład próbować odczytać ten pierwszy punkt przecięcia, tyle tylko, że w tym celu warto by było zawęzić tutaj zakres i można to zrobić definiując zakres x na przykład od dwójki. Po przecinku mogę napisać następną liczbę 2,001. Używam słowa przecinek, bo zwyczajowo tak mówimy, ale proszę pamiętać, to jest bardzo ważna informacja, że MATCAD system dziesiętny, zapis dziesiętny ma określony z użyciem kropki i nie można tego zmienić. Tak jak w Excelu można tutaj zdecydować się, tak w MATCADzie nie, dlatego że przecinek służy do czegoś innego. Dalej muszę napisać, użyć ikony zakresu, range variable i muszę użyć tej ikony, mimo że tu mamy dwie próba wpisania dwukrotnie kropki, nie zostanie przez MATCADa zrozumiana. Tutaj bezwzględnie musimy użyć tej ikony. No i mogę teraz podać, powiedzmy, końcową wartość tego zakresu i on oczywiście teraz ten rysunek narysuje mi w przedziale od 2 do 3 z krokiem co 1000, bo ten krok ustaliliśmy jako różnicę pomiędzy drugą a pierwszą liczbą. Gdybym drugiej liczby nie zdefiniował, to MATCAD rozumie to z automatu, że przyjmuje w takim zakresie krok równy 1. No ale ja chciałbym mieć większą dokładność, więc ten krok zmieniłem. Mogę dodatkowo do odczytania wykorzystać tutaj taką procedurę graficzną paste i jeżeli będę teraz przemieszczał się po tym rysunku, mógłbym go oczywiście powiększyć, żeby zwiększyć dokładność odczytu, prawda, to mam tutaj możliwość odczytania współrzędnych punktów przecięcia, czyli rozwiązania tego układu. Oczywiście jako przyszli studenci dowiecie się, że istnieją tak zwane metody numeryczne, które pozwalają na rozwiązanie takiego układu, nawet nieliniowego, niekoniecznie z użyciem metody graficznej. Jaką tą metodę MATCAD stosuje do rozwiązania układu równań, jaką metodę numeryczną? Przedstawię wam metodę zwaną w MATCADzie metodą GiveAndFind, ale już na konkretnym fizycznym przykładzie. Na przykład na przykładzie obwodu elektrycznego, prostego obwodu elektrycznego, mam nadzieję, że znanego wam działu fizyki. Ja to sobie przygotowałem ten rysunek i to można narysować w dowolnym programie graficznym i można ten rysunek, powiedzmy, skopiować i wkleić do
MatCAD-a po to, żeby łatwiej formułować równania. Tak, to oczywiście, żeby to miało sens praktyczny, to zmniejszmy ten rysunek. No, jeszcze troszkę. OK. No dobrze. No i teraz możemy formułować nasze równania. Albo może wcześniej wstawmy jakieś dane. MatCAD, jak już powiedziałem, tak naprawdę jest programem matematycznym, który nie rozumie fizyki jako takiej, ale jest jeden element, w którym MatCAD może nam pomóc kontrolować nasze poczynania. Mianowicie tym elementem jest możliwość rozwiązania naszego układu równań z użyciem jednostek. Czyli jeżeli rozumiemy w jakiejś dziedzinie fizyki takiej jak na przykład elektrotechnika, to możemy zdefiniować nasze wielkości z użyciem jednostek i właśnie to teraz robię. Przy okazji zauważcie, że sobie wykorzystuję taką opcję zamiany litery na literę grecką. Jeżeli wpiszę dużą literę W i nacisnę Ctrl G, to ona się automatycznie zamienia na odpowiednik grecki. Oczywiście mamy tu paletę liter greckich, więc można by z tej palety skorzystać. I trzecia dana to jest 1. Dobrze. Wpisaliśmy dane, co jest oczywiste, a teraz możemy sformułować równania. No więc przypominam z elektrotechniki, że do sformułowania równań wykorzystujemy na przykład prawa Kirchhoffa. I pierwsze prawo Kirchhoffa mówi o tym, że suma prądów wpływających do węzła jest równa sumie prądów wypływających z węzła. I tak by to wyglądało dla tego punktu. A następnie sformułujemy drugie prawa Kirchhoffa po dowolnych drogach zamkniętych, przy czym ja wybieram drogę pierwszego oczka w tą stronę z obiegiem w prawo, czyli zacznę od E1 z plusem i teraz każde napięcie, które po drodze spotykam, a napięcie na rezystancji, jak widać, jest przeciwnie skierowane do mojego ruchu, będę pisał z minusem, czyli będziemy tu musieli napisać odjąć i 1 razy R1, odjąć i 3 razy R3 równa się 0. Tu oczywiście tak. I drugie równanie E2, odjąć i 2 razy R2 i odjąć i 3 razy R3 równa się 0. Tu oczywiście ma być minus. Mamy zatem wpisane nasze trzy równania. Przy okazji zauważcie, że w tych cyfrach równań użyłem jeszcze innego rodzaju znaku równa się, którą można znaleźć tutaj w tej palecie. Ja korzystam tu z skrótu klawiszowego Ctrl równa się. To równa się używane w równaniach charakteryzuje się takim wytłuszczeniem. To jest bardzo ważne, żeby nie zastosować tu znaku staje się, które służy do definicji stałych bądź funkcji. Teraz proszę Was, żeby ten układ był rozwiązany, zastosujemy procedurę given find, która zaczyna się od słowa given, no, dlatego tak ją MatCAD nazywa, a kończy się słowem find, ale wcześniej warto zdefiniować sobie wektor naszych niewiadomych, czyli wektor trzyelementowy i tu wpisujemy 1, i 2, i 3. Spacja staje się find i powtarzamy i 1, przecinek i 2, przecinek i 3. Tak. I teraz oczywiście matka coś nam podświetlił na czerwono.
sygnalizuje, że zmienna jest niezdefiniowana i to może nas zaskoczyć, bo dane mamy, równania trudno, żeby znane niewiadome, ale procedura numeryczna wymaga jeszcze zdefiniowania, wprowadzenia tak zwanej wartości startowe. To mogą być na ogół dowolne wartości, chociaż byłoby dobrze, żeby one były zbliżone przynajmniej rzędem wielkości do rozwiązania, co najczęściej na użytkownik, inżynier, który sobie modeluje taki obwód, wie, i dlatego zwyczajowo te wartości startowe musi użytkownik wprowadzić, chociaż można byłoby napisać program, który sam by generował, no ale nie jest dobrą sytuacją, jeżeli spodziewamy się wyników rzędu kilku amperów, a wprowadzilibyśmy wielkość rzędu megaamperów, bo wtedy obliczenia mogłyby niepotrzebnie zbyt długo trwać. Stąd tradycyjnie w wszystkich programach procedury numeryczne wymagają tej definicji. No i teraz, jeżeli ja obejmę sobie ten wektor, to gdybym wkleił go w tym miejscu i napisał równa się, no to on oczywiście mi powie, że moje prądy wynoszą odpowiednio 4, 0, 0, tak jak tutaj to zdefiniowałem. Ale poniżej, albo po prawej stronie, będzie obowiązywała już definicja, że prądy stają się rozwiązaniem, a rozwiązanie jest inne, no i tutaj widzimy wartości już nowe. Możemy jeszcze sprawdzić, czy nie pomyliliśmy się, przypominając Wam, że obowiązuje coś, co nazywamy bilansem mocy, czyli że moc wydawana przez źródła musi być równa mocy pobieranej przez odbiorniki, czyli w tym wypadku przez nasze rezystancje. Więc tutaj zrobimy Ctrl Copy plus i zmienię sobie wartości na 2,2. No i znowu plus i tutaj 3,3, no bo mamy 3 rezystory, które mogą pobrać energię. Jeżeli te liczby się zgadzają, to jest to sprawdzenie bilansu mocy i to gwarancja, żeśmy się nie pomylili i rozwiązali zadania. Zauważcie, że MATLAB sam wie, że iloczyn volt razy amper jest watem, więc tutaj jest to tak zwana dodatkowa kontrola. Gdybyśmy tutaj przez przypadek próbowali wpisać niezgodność jednostki, to oczywiście on by to wykrył i powiedział, że jednostki są niezgodne i nie mogę takich rzeczy wypisywać. Natychmiast, prawda, definiuje mi jakiś błąd, no i musiałbym zastanowić się, czym to jest spowodowane. Tą procedurę give and find mógłbym zastosować do tego równania, które tutaj wcześniej napisałem, i również otrzymałbym rozwiązanie i to rozwiązanie byłoby zapewne zbliżone do tego graficznego, ale ono byłoby oczywiście troszkę dokładniejsze. Na koniec jeszcze jeden układ równań będę chciał rozwiązać, przy czym chciałbym Wam po prostu pokazać pewną taką ciekawostkę matematyczną, a jednocześnie bardzo ważny aspekt związany z właśnie pojęciem układów równań, w tym układów ziół równowartych. Co to oznacza? Wyobraźmy sobie, że mamy prosty układ równań do rozwiązania. 5x dodać 9 razy y, no niech się równa 1, i drugi układ 4 razy x dodać 7 razy y, niech się również równa 1, no i znowuż wektor, tym razem dwuelementowy, zdefiniujemy x, y równa się, tak mogę zapisać, tutaj sprawdzę jeszcze, czy wpisałem takie równanie jak chciałem,
x staje się 1, y staje się 1. Oczywiście on wyświetlił mi 1, 1, bo ja zdefiniowałem tak te dwie zmienne. A jeżeli chcę uzyskać rozwiązanie układu, to oczywiście muszę wpisać co? Find. Find x, y. I teraz dopiero skopiować i wyświetlić. No, oczywiście find i wyświetlić. Dobrze. Mamy wynik 2 minus 1. Gdybyście sami, samodzielnie na kartce rozwiązali ten układ równań, to dokładnie otrzymacie te wyniki. One nie są zaokrąglone, bo gdyby ta liczba nie była idealnie rozwiązaniem, to matka tak jest ustawiony, można to ustawienie zmienić, pokazałby jeszcze dalsze miejsca po przecinku. A tak to oznacza, że gdybyście samodzielnie to rozwiązali, to oczywiście taki wynik byście otrzymali. 2 oraz minus 1. Dobrze, i teraz co chciałem pokazać. Mianowicie bardzo często układ równań modeluje pewien obiekt fizyczny. Nawet gdybyśmy wrócili do tego naszego obwodu elektrycznego, to myśmy musieli wpisać pewne dane. 10, 5. To są dane, które na ogół otrzymujemy z jakichś pomiarów. Jeżeli ktoś na przykład powiedziałby, oj, ja tutaj pomyliłem się, źle zmierzyłem rezystancję 2, rezystancja 2 nie wynosiła 3, tylko na przykład 3,1 ohm. Popatrzmy na wynik, on się jeszcze nie zmienił. Jeżeli ja teraz tutaj kliknę, to wynik się lekko zmienił, bo uwzględnił ten nowy parametr. Ale zauważcie, że zmienił się mniej więcej w podobnym procentowym stopniu, w jakim zmieniłem ten parametr R2. I najczęściej my jesteśmy przyzwyczajeni do takiego myślenia, że jeżeli nasze parametry zmieniliśmy o parę procent, bo z taką dokładnością, z takim błędem wyznaczamy te nasze parametry, to mniej więcej z takim samym błędem możemy spodziewać się zmiany. Załóżmy zatem, że ktoś uznał, iż parametr 4 przy x nie został wyznaczony dokładnie, że dokładniejsza wartość to jest na przykład 3,9, co mniej więcej stanowi około 2,5% zmiany. Spodziewalibyśmy się podobnej zmiany w wyniku, a proszę zwróćcie uwagę, co się stanie, jak kliknę poniżej tego wyrażenia, co spowoduje ponowne wyliczenie. Zmiana o rząd wielkości. Czyli jest to przypadek, który my nazywamy przypadkiem źle uwarunkowanym. Jest to bardzo ważna sprawa w matematyce podczas modelowania, ponieważ inżynier musi sprawdzić, czy jego model nie jest źle uwarunkowany, bo to oznacza tak naprawdę, że nie może być on wykorzystywany do prognozowania jakichś wyników, ponieważ jak sami się domyślacie, zawsze parametry, które są używane w takim modelu, są obarczone pewną niedokładnością. I taka zmiana, taka wrażliwość tych zmian na wynik, no po prostu powoduje, że model trzeba poprawić lub zmienić. Na koniec chciałbym Wam pokazać jeszcze jedną też dość ciekawą rzecz, nie tylko w matematyce, ponieważ dotyczy to teorii chaosu, która co prawda jest rozwijana przez matematyków, ale obecnie jest to dziedzina implementowana przez wszystkie właściwie tutaj obszary techniki. Pokażę Wam następującą oto taką zabawę. Wyobraźmy sobie, że mamy trójkąt, ponumerujmy jego wierzchołki i zagramy w następującą grę. Wybieramy pierwszy punkt gdziekolwiek, nawet poza trójkątem, nie ma znaczenia, albo wewnątrz i losujemy
jeden z trzech wierzchołków. To może być losowanie jakiekolwiek kostką, która ma ponumerowane po dwie ściany tak samo. W każdym razie, jeżeli wylosujemy jeden z wierzchołków, na przykład jeden, to następny punkt wyznaczamy w taki sposób, że znajdujemy środek odcinka pomiędzy wierzchołkiem wylosowanym a ostatnim punktem. Jeżeli teraz wylosujemy na przykład wierzchołek numer 2, to wyznaczamy środek odcinka pomiędzy ostatnim punktem a wierzchołkiem wylosowanym. I tak dalej, i tak dalej. Czyli można byłoby powiedzieć, że wyznaczamy zbiór punktów, który otrzymujemy losowo. Teraz zadajmy sobie pytanie, jak myślicie, gdybyśmy bardzo dużo takich punktów wygenerowali poprzez takie losowanie, to jak byłby obraz, który by powstał? No, żeby to zobaczyć, to trzeba by napisać programik, który potrafiłby taką liczbę punktów wygenerować, żebyśmy zobaczyli pewien obraz. Na początku, jeżeli tych punktów jest mało, to prawie ich nie widać, bo one są niewielkie. Natomiast zwiększając tą liczbę, będziemy mogli coś zaobserwować. 490, 4900, 49 tysięcy, wreszcie 490 tysięcy to jest maksymalna liczba, jaką MatCat może tutaj nam wygenerować. I zauważcie, że powstała bardzo regularna figura. Takie figury regularne, składające się z samopodobnych figur, czyli na przykład z trójkątów, nazywamy w teorii chaosu fraktalami. Co jest ciekawą rzeczą w tej wygenerowanej figurze, to, że około 100 lat wcześniej tę figurę wymyślił nasz polski matematyk, który się nazywał Sierpiński, który zaproponował tworzenie tej figury w taki sposób, że po narysowaniu trójkąta wpisujemy następny trójkąt i dalej w pozostałe trójkąty wpisujemy znowu trójkąty i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, jeżeli wykonamy tych operacji bardzo dużo, to okaże się, że ta figura będzie zbliżała się do tej postaci. No, ciekawostką w tym jest fakt taki, że tą figurę generowaliśmy z użyciem losowania. Czyli mogłoby się wydawać, że ta figura powstaje w sposób stochastyczny. I na pewno pewnym zaskoczeniem jest fakt, że ona uzyskuje taki regularny kształt. Jak już wspomniałem, tego typu figury w teorii chaosu nazywamy fraktalami. No i to był ostatni przykład, który chciałem Wam pokazać. I mam nadzieję, że tą moją prezentacją zachęciłem Was do spróbowania zaznajomienia się z tym programem, ze względu na to, że może on Wam się przydać nawet w obecnej jeszcze szkolnej edukacji. A jeżeli wykłady nasze zainteresują niektórych z Was na tyle, że staniecie się w przyszłości naszymi studentami, to ten program ja implementuję w swoich zajęciach, w zajęciach fizycznych, które prowadzę, takich jak elektrotechnika, takich jak teoria pola magnetycznego, i na pewno znajomość tego programu ułatwi Wam tutaj studiowanie. Natomiast ja ze swojej strony mogę jeszcze Was zachęcić do kontaktu ze mną, gdzie można na stronie internetowej naszego wydziału znaleźć do mnie adres. Jeżeli ktoś z Was będzie chciał uzyskać jakiejś pomocy w sprawie tego programu, to na pewno nie odmówię. Mogę też polecić taki prosty podręcznik, który kiedyś napisałem, a w którym na samym początku
Są przykłady i jest wprowadzenie do tego programu krok po kroku dla absolutnie początkujących słuchaczy. No i na tym zakończyłbym moją prezentację. Bardzo dziękuję za uczestnictwo i zachęcam do dalszego kontaktu z nami, również w charakterze studentów. Dziękuję i do widzenia.